No i co, kurwa? No i co? No. What's up? What's good? Skurwysyny? Ja jestem fagata sexy, cipka spod Konina. Dupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać. Jak nie masz 6 zer na koncie, nawet nie podbijaj. Dziś loty private jetem, kiedyś luksus to był freenau. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Mam nadzieję, że to wiesz, moje zaświecone wokół jednej chwili. Kiedyś taka potrafiła czasu mieć. To i w miejscu debilu przecież. Kurwa, to kamera się ruszała, no to co? Jest o kurwa. Lewa ankiety. Ała! Zaczyna się. Chyba zaraz ją zrzucę jednak. O, ta poduszka po prawej też ojszczana, bo taka żółta. Nie jest ojszczana. Czemu w ogóle podszewka spadła? No way. Kurier był, słuchajcie, z chemią. Jak zobaczyłam, że tu nic nie ma, to mówię nie. Ty, ani... Ile mogę rzeczy? Co? Wszystko, rzucaj do łazienki. Ile mogę maksymalnie rzeczy? Wszystko, ja mam, muszę wszystko wyprać. Co ty masz takie brudne nogi czarne? A! Boże, kochany, bo Wiktor takie białe ma. Ty jesteś nienormalny, co ty gada za głupoty. To jest ona, ale ma cycę! O kurwa! Ale ma cikę, ty! Nie podobało mi się to. Ja mówię, stój, zostaw, odsuń się ode mnie! On mnie próbuje przytulać, jeszcze łapać mnie! Ja normalnie miałam to ochotę tam zacząć krzyczeć, kurwa! Ja go odepchnęłam, mówię, zostaw mnie! I on mówi też, nie no, Kasia, nie pierdol, kurwa! Chodź, zrobimy sobie zdjęcie, nie? I taki najebany i jebie od niego wodą, kurwa! Ja mówię, nie, odsuń się ode mnie! Ja już cała spanikowana, ręce mi się trzęsą, nie? I jego 4 kolegów, zamiast gościa złapać, odciągnąć ode mnie, albo go powstrzymać, to mi mówią tak, nie, Kasia, spoko, on ci nic nie zrobi, on tak ma. I stoją koło mnie i patrzą. Może napiję się czegoś sok, koła, herbata. No ja bardzo dużo lubię. Witam, sok z fiuta. To właśnie się czeka. Kurwa. To wiem, że kobiety lubią, kiedy... Lubisz sok? Wiesz, to suck my cock. Nie bardzo lubię, no, mi to pasuje. Muszę przyznać, ale dużo panów lubię. Zaklinać? No ja mam family friendly, to tak... Kurwa jebana mać. Kurwa, chuj. Zapisz, kurwa, chuj. Ale nie to ja. Dajcie. Obliż 20% z 40. Morda, morda, za mnie ryj. Dwa razy 4. To jest 6. Dobra, ale wolno i dokładnie mów. A nie, wiesz, jak karabinek. I co? Dawaj, zaryzykuję. Dobra, 2 plus 2. 6. Dobra, uwaga, uwaga. Celnik w celi przycelował w cel w celi. 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 Błazen przesyła. Co za team? Miał 6, kurwa, no! Kiedyś rozstanie w życiu, a jak tak, to jak szybko stanąłeś na nogi, jak zapomnieć i być obojętnym na dupę, gdy będę z nią w klasie jeszcze cały rok szkoły. Narkotyki po prostu. Alkohol, papierosy, albo jakaś zajawka.
Nice. Tuż o Lolo jedziesz na targi w marcu? Komentuj szybko. Debilu. W dobę, dobę! No mamy 100 z polami! Nie gram, nigdy więcej tysiąca mam, nigdy więcej grał! No chyba nam jest jakieś trafko! Jak mógłbyś przegrać z Hetmanem więcej, co? Jeszcze z kobietą? Bardzo fajna partia, ona też bardzo ładnie grała. Powinna się poddać, Bartek! Powinna się poddać, rozumiesz? Brak honoru, nie gram z takimi ludźmi więcej, rozumiesz? Ależ mentor, weź się uspokój. Przegrałaś mając Hetmana więcej, no bekaś. Story, poszedł Grandi do sklepu, no i se tam zrobił zakupy. Jest przy kasie i rzuca pieniądze. Daje pieniądze kasjerce. Trzeci redline! Kasjerka tak się patrzy, mówi, fałszywy. Grandi mówi na to, że no nie ma szans. A kasjerka tak się popatrzyła mu prosto w oczy i mówi, mówiłam do ciebie, ruda kurwo. Co? Na której pracuję, mam voucher dla Gochy na wybrany kierunek studiów. Uwaga, może zacząć te studia bez matury, a wszystko możliwe, że Gocha będzie się uczyła u mnie. Pod moimi skrzydłami, Gocha, to jest dla ciebie. Podszedł. Dymy! Co dobrze? Czy jednak glow up nie jest do końca porządny? Na chuj mi kurwa twoje kwiaty, na chuj mi kurwa twoje łzy, na chuj mi kurwa te dramaty, na chuj mi kurwa jesteś ty, więc nie wylewaj łez. To jest trudne. Więc nie wylewaj łez, proszę cię, daj goręcej. To nie moja tonacja. Nie wylewaj łez, proszę cię najgoręcej, spierdalaj jak najprędzej, kochana ma. Jest najważniejszy dzień w tym roku, wiecie jaki to jest dzień? To są urodziny Gochy Magical. I teraz wszyscy wstajecie, no co dla Gochy? Nikt nie wsta, bo jesteś kurwa Lafirinda. Nie wstaniecie, wstajemy! I śpiewamy 100 lat, 100... Jeden chłop wstał i... O, ten chłopek wstał i nagle siadł, kurwa, bo zobaczył, że nikt nie wstaje. 100 lat, niech żyje. O, na dwie osoby. Ten jest ten z policji. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz. Niech żyje głośniej. Ej, czekajcie. Dałem. No. 60 zł dasz, możesz zabierać. Właśnie chciałam powiedzieć, czy to jest on. Ty... Ja pierdolę. Sadek. To czekaj, no musisz odznaczyć, żebyś widział użytkowników z kamerką czy tam bez i będziesz widział. Poczekaj, to. No to poczekaj. Co to robił, pani Ewo? Dobra, wpuszczaj to, ale to kurwa... No trudno, dobrze, niech leci. Pani Ewo. Dobra, no to puszczam. Wieczór, pani Ewo. Dzisiaj będę miał zaszczyt przedstawić pani naszego przyjaciela, Sebastiana Trele, zwanego również jako Next CSGO. Hej, maleńka. Sebastian na co dzień prowadzi transmisję na żywo na platformie Twitch. Był on kiedyś również profesjonalnym graczem w Counter-Strike'a i mogę śmiało powiedzieć, że był jednym z najlepszych snajperów w Polsce. Kiedy zrezygnował ze swojego sportowego fachu, postanowił skupić się na swoich live'ach. Jak się nie smyram po cipce. Ale mi stoi pała. Sebastian to naprawdę sympatyczna osoba z poczuciem humoru. Excuse me, kurwa, co? What the fuck? Jakby... O co chodzi? Nie rozumiem. Ja nie wiem, ale kurwa, ja nie wiem. Zgadzają, no i to jest słabe, nie? A tutaj... To jest słabe, wiesz, to pewnie boją się. Sebastian. Dobra, zostawię ci się followa na Instagramie, Ewka. O, chodź. Co to jest za dziwne? Dobra,
przepraszam, witam, dzień dobry, jestem wielkim fanem. Czy mogę zdjęcie, tak w środku, mogę w środku, czy tak z boku lepiej? Tak, tak. Dobra, proszę poczekać, zrobimy jakoś tak. Może ja też tak stanę, troszkę wyżej. Dziękuję bardzo, jestem wielkim fanem, śledzę od gimnazjum. Powodzenia. Dziękuję. Zawsze możemy połączyć. Kurde, z tym pomidorem jeszcze wykładamy kartę. Kawa na ławę! Kurwa, źle napisało. Co to za stare nagranie? Brudnicka mnie miała. Dobra, przydusić? Ja pierdolę Ewka Brudnicka, Boże święty. Naprawdę, duś mnie. Ewka Brudnicka mogłaby mi wyjebać łokcia, napluć mi na łeb i zdeptać mnie. Dzień dobry, Ewka Brudnicka. Tu jakby Ewka Brudnicka robiła live'y na TikToku. To byś to robił? Ja bym chyba jebał tu cały tydzień, żeby być pierwszą wschodzącą gwiazdą. Codziennie po 10 godzin bym jebał live'y na tym TikToku. I co dalej byś zrobił? Wylizał jej tupę, no co? Już marzę, żeby pójść umyć ząbki, położyć się tak kurwa na trumnę to i sobie pogrzebać jeszcze w telefonie i pójść w otchłań z bankowską. Jeszcze jakby mi się przyśniło, że chuja wsadzą Ewce Brudnicy. Pomidor, ja też pomidor. No dobra. Dobra, bo to trzeba zaznaczyć. Tak, ale słuchaj, ja jestem tego zdania. To jest w roli stand-upu, tak? To jest w roli stand-upu.